Audytorium tutaj, nie wiedziałem, że w Jarosławiu pełna sala, jest przecież środek tygodnia, właściwie początek tygodnia, poniedziałek, normalny dzień pracy, ostatni dzień wakacji. Wydawałoby się, że... No właśnie, wydawałoby się, że trudno będzie zapełnić tę salę. To jest dla mnie wielkie przeżycie, tym bardziej, że przyznam się szczerze, od jakiegoś czasu, to znaczy od momentu, kiedy mam teraz więcej możliwości czasowych i nie muszę co tydzień przygotowywać programu telewizyjnego, mam wiele takich spotkań, to nigdy ono nie miało tak monumentalnej, wspaniałej, uroczystej oprawy. Wielkie brawa dla zespołu dętego. Ja wiem, że na Podkarpaciu tradycje muzyki dętej są wielkie, ale przepięknie zagrani młodzi ludzie, to też bardzo ważne, że to nie... Tak, fantastyczni ludzie. Bardzo dziękuję za ten wątek duchowy, który sprawia, że ten zwykły pokaz filmu i spotkanie z dziennikarzem, byłym dziennikarzem telewizji, obecnie dziennikarzem środowiska Gazety Polskiej. Nie wiedziałem, że przerodzi się w taką wielką patriotyczną i religijną manifestację o takim wielkim ładunku duchowym. Tu księdzu dziękuję. Kochani, tych podziękowań było dużo, ja tylko powiem, że w związku z tym, no, to też zobowiązuje mnie ten charakter, żeby utrzymać ten ton. Nie wiem, czy mi się uda utrzymać taki podniosły i uroczysty ton, bo z natury jestem facetem frywolnym i mimo sytuacji poważnej, jaka jest w naszym kraju, mimo tego, co wydarzyło się 16 miesięcy temu, nie tylko dlatego, że tam zginęli również moi przyjaciele, z którymi byłem w bliskich relacjach, Staszek Mika, Andrzej Przewoźnik, Władek Stasiak, Sławek Skrzypek, Aram Rybicki, ale również Sławek Karpiniuk, Sebastian Karpiniuk, ale również przez to, że mamy sytuację w ogóle wokół nas dosyć poważną. O tym i dlaczego ona jest tak poważna, albo jakie są źródła tego, mam nadzieję, będziemy mogli przez te najbliższe kilkadziesiąt minut rozmawiać. Tragedia smoleńska i ten dzień dzisiejszy, gdzie odwołują się albo zakorzenione są w tym wydarzeniu, które było przyczyną albo powodem, albo gruntem tej wizyty, która tak tragiczny obrót przyniosła i takie ma konsekwencje do dzisiaj. Nie zapominajmy, że przecież oni lecieli tam upamiętnić 70-lecie Golgoty Wschodu, czyli zbrodni katyńskiej. I oto mamy sytuację, z którą przyjechałem tu, sytuację zarejestrowaną przez nasze kamery przez 20 kilka tygodni pod Pałacem Prezydenckim, latem, wczesną wiosną, latem i wczesną jesienią ubiegłego roku. Mówię o filmie Krzyż, który powstał dzięki determinacji dzielnej dziewczyny Ewy Stankiewicz. I jakby się okazuje, że to wszystko ze sobą jakoś się łączy. Ta sytuacja, którą myśmy zarejestrowali pod Krzyżem, tragedia smoleńska, to co zaobserwowaliśmy i zanotowaliśmy w filmie Solidarni 2010, te wielkie, patriotyczne, duchowe rekolekcje, wielkie uniesienie, jakim był czas żałoby narodowej, dopóki nie został on rozmontowany i świadomie zniszczony. Ale również te ponure dni zimy i wiosny roku 40, kiedy mordowano naszych rodaków, elity naszego kraju, to wszystko się jakoś ze sobą wiąże. Ta oś, która to wszystko scala, to jest problem niepodległości, suwerenności naszego państwa, z którymi dzisiaj nie możemy sobie poradzić. Mamy kłopot z tym, to znaczy mamy kłopot z nazwaniem, czy jesteśmy państwem stricte niepodległym. No, jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy sojuszników, prawda, ale efekt jest taki, że ta niepodległość w Anno Domini 2010-2011 przybrała dosyć pokraczną formę i między innymi o tym będziemy dzisiaj rozmawiali. A kilkanaście lat temu nie byłem dziennikarzem, byłem po prostu muzykantem. Muzykantem się zostaje do końca życia, jak to mówią. I jakimś ważnym epizodem mojego życia, może takim znaczącym, który później wpłynął, że moje życie potoczyło się tak, a nie inaczej, było zaproszenie mnie do pracy w zespole wtedy bardzo popularnym, a kiedyś jeszcze bardziej popularnym zespole Czerwone Gitary. Krzysztof Klenczon w latach 70. wyjechał do Stanów na stałe na emigrację i po nim trzeba uzupełnić skład zespołu Czerwone Gitary. Tam grał na gitarze Seweryn Krajewski, na perkusji Jurek Skrzypczyk, na gitarze Benek Barnowski i przez jakiś czas pracował z nimi Dominik, później taki Zbyszek, a w końcu poproszono mnie, ja pracowałem z nimi od 77 do 80 roku. I dziś po latach wracam do tamtego czasu, dlatego że kiedy zostałem zaproszony na uroczyste 40-lecie zespołu, jako człowiek, który miał swój udział w tej wielkiej przygodzie, była jedna piosenka tego zespołu, jeden utwór, który sprawił, że wypełniona po brzegi sala kongresowa wstała z miejsc, tak jak my przed chwilą staliśmy, i wyciągnęli ludzie, ignorując przepisy peposz, wyciągnęli zapalniczki i stali na baczność z zapalonymi światełkami i zgadnijcie, jaka to była piosenka. Bardzo dobrze. Czy kolega do akustyki włączy mi mikrofon? Drugi mikrofon niepotrzebny. Niepotrzebny. Kiedy jeszcze miałem szansę i miałem nadzieję, albo łudziłem się nadzieją, że zostanę w telewizji publicznej, zgłosiłem pani dyrektor Iwonie Schymall taki pomysł, żeby zrobić film o moim poprzedniku w zespole, czyli o Krzysztofie Klenczonie. A to dlatego, że dotarliśmy w IPN-ie do informacji, że Czesław Klenczon, ojciec Krzyśka, autora tej piosenki, którą zaraz zagram i która spowodowała tak niesamowitą reakcję na sali kongresowej, ojciec Krzyśka był żołnierzem wyklętym. Dla wielu z nas to hasło nic nie mówi. Między innymi dlatego, z tych samych powodów, dla których nie możemy poznać prawdy o tragedii smoleńskiej. Otóż prawda o żołnierzach wyklętych jest taka, że to była formacja tak jak rozproszona, to znaczy nie miała jakiegoś wspólnego dowództwa. Wiadomo, po wejściu Rosjan Armia Krajowa została rozwiązana rozkazem rządu londyńskiego. Poszczególne grupy złożyły broń, ale wielu z nich, wielu z tych partyzantów, którzy walczyli przez 5 lat z Niemcami, widząc terror sowiecki, widząc, że jedna okupacja przeradza się w kolejną okupację, walczyło, miało odwagę śnić o pełnej niepodległości, nie udawanej niepodległości, nie podróbce suwerennego państwa, tylko prawdziwie niepodległej Polsce z tymi hasłami, które tu organizatorzy wywiesili: Bóg, honor, ojczyzna. I mordowani w straszny sposób, gonieni po lasach. Zresztą nie wiem, czy Państwo wiecie, że jeden z najbardziej ohydnych, propagandowych dzieł, które w dalszym ciągu telewizja publiczna lansuje, czyli Czterej pancerni i pies, w swojej czołówce zawiera takie oto słowa: do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Okazuje się, że to wszystko jest kłamstwem, ponieważ pierwsza brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte wcale do domu nie wróciła. W lipcu pojechała na Podlasie pacyfikować te wsie, gdzie były miejsca zgrupowań i miejsca pomocy, gdzie żołnierze wyklęci dostawali wsparcie. Ci, którzy postanowili walczyć z bronią u nogi, przynajmniej o godną śmierć. Nie umierać na Rakowieckiej, we Wronkach, w Strzelcach Opolskich, w kazamatach ubeckich więzień, tylko chcieli albo wywalczyć pełną niepodległość. Wtedy jeszcze ludzie mieli nadzieję, że ten ład po 1945 roku jest tymczasowy, że może Ameryka się ruszy, że może wydostaniemy się z sowieckiej strefy wpływów. A no, skończyło się tak, że do 50 lat ukrywali się w lasach. Niektórzy ginęli już w głębokich latach 50., 56, a ostatni żołnierz, partyzant, żołnierz wyklęty, pseudonim Lalek, zginął w 1966 roku w Piaskach Lubelskich. 22 lata po 1944 roku walczył przynajmniej o godną śmierć. Nie chciał się poddać ubekom, NKWD-istom, a później milicji obywatelskiej. A to jest obszar kompletnie pominięty w naszej historii. To IPN dopiero 2 czy 3 lata temu wydał wielki atlas żołnierzy wyklętych, tych, którzy walczyli o niepodległość. Okazuje się, że z bronią u nogi po 1944 roku walczyło 20 tysięcy ludzi, czyli więcej niż w powstaniu styczniowym. Ale w historii tego nas nie uczono, przynajmniej mnie. Dzisiaj mówię, w tej dobie dzisiejszej, to Lech Kaczyński miał odwagę odznaczać ich, wyciągać ich z zapomnienia, przywracać im honor i godność, a sam robiąc filmy i felietony do programu Warto Rozmawiać trafiałem do wsi, na przykład na Podlasiu albo na północnym Mazowszu, gdzie jeszcze do dzisiaj mówiło się o tym szeptem z obawy przed sąsiadami, a o dzieciach tych pomordowanych mówiono dzieci bandytów. Zresztą w książce Jacka Żakowskiego i Jacka Kuronia, wydanej pod tytułem Historia PRL dla początkujących, jest sformułowanie bandyci, bandy leśne, prawda, antysemici i tak dalej. Narodowe siły zbrojne, struktury polakowskie przedstawiane są w jak najczarniejszym świetle. I to kłamstwo trwa do dziś. Kłamstwo, które odbiera honor i cześć tym ludziom, o których Krzysiek Klenczon napisał. I z rządzeniem losu decydenci, w których rękach i w których decyzjach legły kwestie cenzury, no nie spostrzegli się, że to tej formacji dedykowana jest ta piosenka. Moje dawne aktywności. Moi drodzy, ta historia, mówię o roku 40, później o latach 40., 50., gdzie oni walczyli z tym tłumieniem tej niepodległościowej rewolty, która była niesamowita. Wyobraźcie sobie, że w każdym mieście powiatowym w Polsce przynajmniej miało jedno udane miejsce, jedno odbicie z NKWD-owskiego, ubeckiego więzienia polskich partyzantów, których wyłapywano, osadzano tam. Także to miasto Grajewo na przykład na północnej Warmii, na północnych Mazurach było w dniu, kiedy defilowały pod Bramą Brandenburską zwycięskie wojska 9 maja 1945 roku, była polskim miastem, ponieważ ekipa majora Toborowskiego, Ryby i Bruzdy rozbroiła posterunki NKWD-owskie, rosyjskie i polskie i uwolniła 70 polskich patriotów z więzienia, trzymając miasto 48 godzin w swoich rękach. Było to miasto polskie, a nie PRL-owskie, tak? I to takich sytuacji było bardzo wiele. My o nich dopiero dzisiaj próbujemy gromadzić tę wiedzę. Powstają książki o zaporczykach, powstają pomniki tu i ówdzie, często finansowane z prywatnych składek, tak jak pani Poraj Wybranowska z Kanady funduje pomniki poprzez Fundację Pamiętamy, której twórcą był nie kto inny, tylko kto? Mariusz Kamiński, późniejszy szef CBA. Tak się toczą losy właśnie tej pamięci w kraju, który po 1989 roku wydawało się jest naszym krajem. No, okazuje się, że nie jest naszym krajem, dlatego że dopiero jak się troszeczkę spojrzy na fakty, to widzimy, jak dalece ta cała historia była mocno, powiedziałbym, ile pozostawiało do życzenia to, żebyśmy my poczuli się u siebie.